Hej kochanie, witajcie w Vlogmas numer 7. Witam Was serdecznie. Mam na sobie tą bluzę z mikołajkowego dnia, no bo nagrywam jakby w tym samym czasie. Choinka się już pali, bateria miga, także będę musiała się streszczać, ale łączę się z Wami, bo chciałam z Wami sobie zrobić tą półkę. Właśnie przyozdobić tutaj i tutaj na dole, także jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to robię, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jestem, moi drodzy, ja i mój warkoczyk. Zaczęłam już tutaj ściągać te rzeczy właśnie z półki, żeby no przystroić ją właśnie świątecznymi rzeczami. I ostatnio w komentarzu właśnie, no ten kotek jest w ogóle fajny, skarbonka, podoba mi się bardzo. Ostatnio właśnie w komentarzach jedna z Was, chyba Justynka, pisała, że kurde, jak ja to robię, że ja mam tak mało kurzu. I powiem Wam, polecam Wam serdecznie oczyszczać powietrza, bo on naprawdę dużo zmienia, jeśli chodzi o kurz, i zdecydowanie mniej go jest no na półkach. Także Justynko, ta-da! Tak to jest właśnie. A powiem Wam, wcale nie musicie właśnie mieć oczyszczacza, jakby kupować całego, tylko możecie tak jak ja zrobić. Płacić 100 zł miesięcznie i możecie po 3 miesiącach albo zrezygnować, albo przedłużyć i sobie 100 miesięcznie płacić. Także wydaje mi się, że to jest taka opcja po prostu na każdą kieszeń, no gdzieś tam wiecie, nie zawsze mamy na raz tyle pieniędzy, wiecie, kilka tysięcy, żeby sobie od razu móc wydać. No a 100, no to wydaje mi się, że dla każdego, tyle kurczę, no prawie go nie widać. Dla każdego, wiecie, to jest taka kwota do realizacji, że tak. Także polecam Wam, ja mam akurat Philipsa i się u mnie sprawdza, jest naprawdę super. Ten domek tutaj na półkę wróci, bo będę chyba go też dawała, ale nie wyciągnąłem sobie w ogóle tamtych ozdób, które kupiłam. Nie wiem, czy mnie widzicie? Widzicie mnie. Co ja tu w ogóle mam z tych ozdób? W tych ozdób już zapomniałam. Aha, dobra, mamy gwiazdki i te drewniane, które się... które się Wam tak podobały, te drewniane. Właśnie reniferki i te, co pokazywałam w holu. I mam tutaj światełka. Wam, że wzięłam się za to, bo wczoraj na tym vlogu mikołajkowym, no niestety nie starczyło mi sił. Zresztą dzisiaj, no też nie jest rewelacyjnie, ja zjadłam sobie batonika i liczę na przypływ energii, no nie wiem. Dobra, jestem z powrotem, pogadałam z siorą i mogę do Was wrócić. Mogę do Was wrócić, słuchajcie, nie wiem, co z tym jeleniem, czy go tutaj dać? Nie, ja bym go chyba tutaj dała. Jeszcze czekam na... Nagrywa się. Jeszcze czekam na strojek od Oli, to potem najwyżej, słuchajcie, gdzieś tutaj postawię ten strojek. A może to tutaj wróg dać? Kurde, sama nie wiem, bo to tak średnio pasuje. Wiecie, tutaj w tym ozdabianiu to co chwilę się coś zmienia. Przewracanie, obracanie. No niekoniecznie chyba mi się to podoba. Christmas, miga mi bateria cały czas. Ile nagram, tyle nagram. Jak mi się uda, to tak nagram i on pójdzie na środek. Tylko szkoda, że jest taki mały, no bo kurczę. Chyba, że go tutaj, z tej strony. A tutaj to. Sama nie wiem. Kurczę, chciałam go na środku, no ale jest malutki. Dobra, wraca. Dobra, kochani, to ja to postawiam i później Wam pokażę już, jak będzie gotowy efekt. No dobra, mamy to. Na talerzyku dałam słodycze, właśnie merci.
cukierki, które kupiłam ostatnio. Tutaj wysypałam te ala moje, te takie klejnoty. Dałam właśnie do świetnika tą lampkę, świeczkę, którą mam z zeszłego roku, świeczkę, którą dostałam od Moniki. Tu mieszka renifer, także tak się prezentuje pierwsza półka. No i na górze jest właśnie ten Mikołaj z Rossmana, świeczuszka, renifer, który też kupiłam chyba 2 lata temu. Domek biały, tu też są te klejnoty, żeby był taki punkt wspólny z tą górną i dolną półką. Napis Christmas. Tutaj jest drugi świecznik, Merry Christmas. Świeczuszka, domek brokatowy, choinka, no i latarnia, także tak się to prezentuje. Zaraz będę tutaj podwieszała światełka, ale póki co, no to jest ozdobione. Przyszłam otworzyć kalendarze, chciałam sobie jakoś humor poprawić. I zaczynamy od Catrice, siódemeczka. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Zobaczcie i proszę bardzo. O, cóż to jest? Catrice Cosmetics Plumping Lips Hyaluronic Acid, czyli to jest pomadka z kwasem hialuronowym, więc jej nie użyję. Dlatego, że mam uczulenie na kwas hialuronowy. Także pójdzie do kogoś na prezent. Ale powiem wam, że ta pomadka ma. Znaczy, ten kwas hialuronowy nie jest zły, bo on jest bardzo dobrze nawilżający. Czekajcie, ostrość gubię. Więc jakby, no tylko dla mnie jest nie za bardzo. I ona się nazywa I'm the Power. Czyli wiecie, mam moc. No super nazwa, naprawdę. Taki powiedziałabym. Pudrowy róż pomieszany z nude. Nie wiem, czy wam pokazałam ją w końcu. Także pójdzie do kogoś na prezent świąteczny. No i jedziemy z dalszymi kalendarzami. Tu moje kalendary. Tutaj muszę z szóstki oberwać. Siódemka, siódemka. Bo ja w ogóle nagrywam to 5 grudnia. No powiem wam, korzystam póki mam czas, żeby nagrywać. Dzisiaj góralek kakaowy jest w okienku. Także zobaczcie, jakie już luki są w środku. Herbatka. Standardowo herbatka. Tutaj mamy herbatanosa. Herbatanosa mamy. I słuchajcie, dzisiaj to jest herbata biała, pomarańcza z limetką. Lubię bardzo pomarańcze i limetkę, czyli limonkę, limetkę, nie wiem jak to się mówi, limetka. No, także taka herbata. I mamy dzisiaj siódme okienko w Real Techniques. I słuchajcie, cóż to jest? To jest... Czekajcie, niech ja tylko to wyjmę. Ciężko się wyjmuje rzeczy z tego kalendarza, powiem wam szczerze. Ała. Ale już widzę, że to jest do czyszczenia czegoś. O, dobra. O, okej. Słuchajcie, to jest Brush Cleansing Gel. Czyli... Nie ma tu po polsku, ale... to jest... Słuchajcie, czekajcie, tylko sobie przeczytam. Żelowy... Taki żel do czyszczenia pędzli to jest. I tu są, widzę, dwie saszetki w środku. Także, no spoko to jest. No, można by było wypróbować, czy faktycznie się sprawdza. Zobaczmy, co on w ogóle ma w składzie. Jest tu skład? Jest. Aha, czyli on ma te takie pieniące się, bo widzę, że ma SLS-y, betainę, czyli to się będzie pieniło bardzo. Także, no powiem wam, nie takie złe, naprawdę. Real Techniques dzisiaj... Jak najbardziej na plusik. Dziury są też w tym kalendarzu. Także otworzyliśmy sobie nasze kalendarze. Mamy herbatkę, pomadkę, żel do mycia pędzli i góralka
kakaowego, także jestem zadowolona. Ktoś się ucieszy. A tutaj nawet jest z boku napisane Plumping Gel Lipstick. Aha, to jest jakaś... No, z napisem Power, także... To tyle, kochani. Kończę tego vlogasa. Mam nadzieję, że otwieranie kalendarza Wam się podobało. Ściskam Was ciepło, zapraszam do innych moich filmów. No i co? Widzimy się w następnym. Pa, pa!